Internet zalewa, i nie tylko że internet, bo oczywiście codziennie zalewa totalna wulgaryzacja życia, zarówno w zachowaniu, jak i w słownictwie. Zresztą powiem wam szczerze, uległem chyba trochę tej modzie. Sam łapię się na tym, że niezły ze mnie zaczyna być ordynus. A przecież życie daje nam znakomite, cudowne wprost rozwiązania. Na przykład ostatnio bardzo modne stało się D.A. I przecież to powinien być hit internetu, powinien zastąpić wszystkie wulgaryzmy. Na przykład wchodzę na kanał zegarka, patrzę i widzę tą starą mordę i mówię: szeryfie, D.A. I od razu wszyscy wiedzą, cóż to za swobód z tego szeryfa. Ale ja dziś o czymś innym, bo to właśnie przeczytałem. Słuchajcie, jest taki wiceminister. Wiceminister chyba od sprawiedliwości. Nazywa się Jaki. Przepraszam za pomyłkę, ale powiem wam szczerze, nie lubię sobie obciążać głowy wszystkimi ministrami D.A. Ponieważ mam tyle ważniejszych spraw do zapamiętania, że ho, 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 a może i więcej, jak mówił swego czasu Smoleń. Więc słuchajcie, ten poseł i wiceminister pan Jaki, no, fajne nazwisko, nie? Jaki minister, taki poseł. No więc słuchajcie, ten Jaki, człowiek bardzo śmieszny, przez całe swoje młode życie robił sobie tylko jaja. Ale dzięki temu, widzicie, dzięki temu zaistniał i dostał się do polityki. Nie mógł zrobić początkowo kariery jako przydupas PO. Widocznie tam poznali się na jego nadmiarze inteligencji. No więc dostał się do PiS-u. Tam akurat lubią ludzi takich mniej inteligentnych, to nawet dawniej za komuny to tak było mówione, głupi, ale posłuszny. O, tam w PiS-ie bardzo, bardzo lubią takie osoby, głupi, ale posłuszny. No więc dostał się do PiS-u i ten człowiek teraz ambitnie odpowiedział jednemu z dziennikarzy, dlaczego to poszedł do polityki. Poszedł, ponieważ postanowił, że zerwie kajdany komunistyczne z tego kraju i z tego narodu. Może by to było i fajne w ustach takiego starego pierdoły jak szeryf internetu, który w końcu prawie całą komunę pamięta. Urodził się w 52 roku, ale on urodził się w 89 roku. Nie, stop, ale nie, urodził w 85 roku. W 89, czyli jak padała komuna, miał raptem 4 latka. No to gratuluję mu tego, co on wie na temat komuny i kajdan. Panie Jaki, w mojej ocenie, przeczytałem sobie parę artykułów na pana temat, w mojej ocenie, to poszedł pan do polityki nie dlatego, żeby zerwać kajdany, których już dawno nie ma, bo mądrzejsi od pana te kajdany zerwali. Może potem to wszystko trochę wypaczyli, co jest zresztą bardzo, bardzo takie typowo polskie, że wszystko musimy D.A. No więc właśnie, wszystko musimy spieprzyć. To te kajdany zostały zerwane, a pan poszedł do polityki, bo zdawał pan sobie sprawę, że ma pan dwa wyjścia. Zresztą jak każdy człowiek. Każdy człowiek ma zawsze dwa wyjścia. I pan też miał dwa wyjścia. Być zerem w jakiejś korporacji i dodatkowo być zerem bez kasy, albo być zerem, ale u koryta.